Dzień dobry. Dzisiaj, no, 2013 rok, 17 marca 2013 roku. Proszę Państwa, czas leci. No dzisiaj, cóż, niewiele się zmienia. Dramatyczne wydarzenia. No, odwołali tej Hanki naszej, Gronkiewicz-Walc, prezydent Warszawy. Bardzo piękny dzisiaj, proszę Państwa, Pawłowicz, posłanka na Sejm, wypowiadała się, a była gdzieś tam w Ameryce, w Ameryce Białystok, daleko, daleko, tych kościółków polskich, parafialnych, odwiedziła sporo i bardzo dobre zdanie ma. Mówi, że jeszcze oni pamiętają o wierze, o kulturze polskiej. Proszę Państwa, podczas gdy tutaj ona mówi, że w Warszawie 75% obcych ludzi przyjezdnych, no tak mówią, że ze wsi, no to tak jak przyjezdni, to znaczy, że ze wsi. Ja to mówię, proszę Państwa, odwrotnie. Czerwony kapturek, kłaniam się serdecznie. Proszę Państwa, odwrotnie, że ludzie, którzy tutaj do Warszawy przyjeżdżają, to dobro przywożą. Dobre rzeczy są to artyści, ludzie kulturalni. Ja już tam nie mówię o Świadkach Jehowy, którzy, proszę Państwa, przywieźli tu Biblię do Polski od strony Gdańska. Od roku 1905, to przecież, kochani, to dobrze wiecie, że tramwaj tu w Warszawie nad Wisłą, na Mazowszu, w katolickiej Polsce, a tramwaj jeździ właśnie od tegoż roku 1905. Witamy Państwa serdecznie, witamy, zapraszamy do naszych, proszę Państwa, wykładów biblijnych jeszcze w ramach tegoż przerywnika, bo mówię o Pawłowicz, mówię też o księdzu Rydzyku, który dzisiaj tu o eugenice zaczął tłumaczyć, mówić w Radiu Maryja i mówi prawdziwie, że człowiek dobry to ten, który służy drugiemu człowiekowi, a przynajmniej sprzyja, a nie niszczy go, no bo eugenika, no to Państwo wiecie. No ksiądz Rydzyk właśnie dzisiaj powiedział, proszę Państwa, 17 października 2013 roku, że Hitler już nie stosował. No i dobrze, ale proszę Państwa, z kolei też i Trójca, i te nauki pogańskie były znane też jeszcze przed Hitlerem, dużo wcześniej w przeróżnych kulturach tego złego, bo diabelskiego świata. Jakuba 4,4 Biblia mówi, że Bogiem tego świata jest szatan i on chce ten świat urobić na swoją modłę. No nawet Państwo sobie z tego sprawy, kochani, nie zdajecie, jak was ten szatan, diabeł już zdążył urobić na swoją modłę. Państwo zobaczą na przykład Radio Tok FM. Akurat teraz nie ma Radio Tok FM. Nie słuchamy Radio Tok FM, bo słuchamy Radio Tok FM Extra. Ale tam, proszę Państwa, w tym Radio Tok FM, bo myśmy nie dąć, proszę Państwa, że złe akcenty, bo matematyka, fizyka, polityka, dzisiaj znowu zdaje się, że ta paradoska, bo przesłuchawki takie malutkie, troszeczkę posłuchałem dzisiaj, proszę Państwa, Radio Tok FM i paradoska. Matematyka, fizyka, polityka, no to polityczka po studiach, proszę Państwa, polityka, 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 polityka. A gdzie polityka? No to jeżeli ona jest polityczką, proszę Państwa, to jakaś to, jakiś to skandal, parodia. Także, proszę Państwa, ksiądz Rydzyk, Pawłowicz, eugenika, Hitler. Ja mówię, że jeszcze dużo, dużo przed Hitlerem, to co przecież ile wojen było. No oczywiście, że te światowe to racja, ksiądz Rydzyk ma rację, że te największe w dziejach historii świata wojny światowe, pierwsza światowa, druga, czyli obydwie wojny, wojny światowe, to nie wybuchły w Ameryce, nie w Ameryce, w Japonii czy gdzieś tam, tylko tutaj w Europie. Są to krwiożercze wojny europejskie, pierwsza i druga światowe, w łonie i co? Chrześcijaństwa. Także zastanówcie się, kochani. Dobrze, że ta Biblia w 1905 roku, czerwony kapturek, dużo dobrego uczynił, ja tak myślę, i zrobi, jeżeli Państwu tylko przypomnę, że u nas, proszę Państwa, ludzie, którzy czytają Biblię, którzy studiują, uczęszczają na biblijne studia do Świadków Jehowy, jak również oni do nich przychodzą, święci teraz stoją koło gitary pomiędzy Centralnym a Złotymi Tarasami tu w katolickiej Polsce, a które to tarasy wcale też nie są złote. Ale prawda jest złota, jak Państwo zobaczą, złote litery. Także wczoraj piękna młoda dziewczyna i druga też piękna młoda Rosjanka z kolei. Także czasopisma, strażnice, przebudźcie się, zapraszamy. Ale zapraszamy Państwa na Szwedzką, do sali Królestwa, a tu z Pragi południe to 135, szybciutko Państwo dojedziecie, bo tam tramwaj to nie za bardzo teraz, ale też można jakoś, tak jak się zna Warszawę. Zapraszamy do
studium Słowa Bożego, jak również do tematów biblijnych. Biblijne tematy dorobów. Ja sama tutaj swego czasu prowadziłam szkołę teokratyczną. No to są 5-minutowe przemówienia, które są oceniane. Najpierw cały zbór słucha i potem jeszcze słucha opinii, oceny takie, nie to żeby tam się ktoś tam trząsł ze strachu, bał się czegoś, że to straszne. Nie, nie, to wszystko dla naszego pouczenia, dla naszego dobra. I tutaj, proszę Państwa, są tematy Armagedon, Biblia, chronologia, chrzest, dawne świadectwa, diabeł, demony, nawet zaczęliśmy tutaj, proszę Państwa, tłumaczyć niektóre rzeczy. Są tematy, są podtematy i wersety biblijne przyporządkowane, to jak już Państwo wejdziecie, to będziecie mogli dalej przekazywać wiadomości jako świadkowie kogo? Boga. Jakiego? Jakie jest Jego imię? Mówi psalm, czy wiesz? Boga Jehowy. Czyli, że będziecie mogli Państwo przekazać dalej, przekazywać te rzeczy. Dni ostatnie, duch, spirytyzm, dusza, fałszywi prorocy, grzech, Jehowa Bóg, Jezus, Kościół, krew, królestwo, że ma przyjść, że ma być na całej ziemi, gdzie nie będzie chorób, nie śmierci, objawienie 21 rozdział, wersety 3 i 4, krzyż, czy jest nam potrzebny do zbawienia i pozbędziemy się też plotek różnych bzdur, które zresztą są opowiadane wokoło nas. Kult Marii, kult przodków, małżeństwo, modlitwa, niebo, niegodziwość, ogólnoświatowa udręka, okup, pamiątka, msza, piekło, Hades, Szeol, powrót Chrystusa, Jezusa, przeznaczenie, czy istnieje coś takiego jak predestynacja, czy jest to religia, sabat, proszę Państwa, sługa Boży, sprzeciw, prześladowanie, stwarzanie, śmierć, świadkowie Jehowy, święta, urodziny, Trójca, uzdrawianie, języki, wizerunki, współpraca międzywyznaniowa, wybawienie, ziemia, zmartwychwstanie, życie. Także, proszę Państwa, to na amerykański, że tak powiem, styl, że od dziecka uczmy się prawdy. Nie szukajmy czegoś tam, że o, jak my się nauczymy, to dopiero jeszcze za jakiś czas, a na tych studiach, a na tamtych studiach profesorskich, doktoranckich, a sobie dołożymy jeszcze wiedzy i wtedy jak pójdziemy do galerii, proszę Państwa, do Centrum Sztuki Współczesnej, no nie daj Boże, tutaj przy trasie Wozienkowskiej w Warszawie, Jazdów 2, no gdzie klimaty są fatalne, stęchłość, mało świeżego powietrza, mało światła i nieprzyjemna obsługa, nawet kobieta napisała, proszę Państwa, w komputerze, że obsługa jest chamska, fatalna. To gdzie tutaj o kulturze będziemy mówić, proszę Państwa? Ale wczoraj był wywiad dobry w Radiu Tok FM. Profesor z Poznania wypowiadała się, dyrektorka Centrum Sztuki Współczesnej i mówi, że to nieprawda, że to my się czegoś mamy uczyć, żebyśmy, i to dużo, dużo, wiele, wiele uczyć, żebyśmy mogli coś pojąć więcej i zrozumieć ze sztuki współczesnej. Nieprawda, bo moje dzieci chodzą już wszystko rozumie i ona ma prawo. Ma rację, proszę Państwa. U niej prawda, albo wy prawi, paruskiego waryjca, że jesteście dobrzy, sprawiedliwi, macie rację. Także, proszę Państwa, uczmy się na styl amerykański. Skoro tu w Polsce to się jakoś tak nie za bardzo mogło przyjąć, a ta prawda przyszła do nas z USA, z Anglo-Ameryki, Białystok w roku 1905 roku, no to poznajmy troszeczkę tych spraw, tych prawd. Co ta Ameryka takiego ma w sobie, no bo skoro te pozytywy Pawłowicz dzisiaj nawet z Radia Maria płynęła, że tam Polacy w Ameryce pamiętają o Polsce, pamiętają o tym języku polskim, pięknym, no język jest piękny, proszę Państwa, polski, to nie mówmy były, bo dzisiaj znowu, proszę Państwa, Rysia mówi, że w tym tokawem to jest żydostwo, przecież macie Państwo Rysie, widzicie w Gazecie Wyborczej, żeśmy byli, gdy był Penderecki i właśnie jego żona, ale tylko kawę i herbatę, proszę Państwa, wielki człowiek z Krakowa, tu w katolickiej Polsce, a w Warszawie, kawa i herbata, tam nazjeżdżało się pół Warszawy, bo myślałbym, proszę Państwa, że już wino, wódka i bankiet i obiad, a tam kawka i herbatka, się wszyscy śmiali, proszę Państwa, no myśmy z Rysią tak przyszli tylko popatrzeć. I ta Rysia mówi, słuchaj, Żydy za tym ustą.
Co? Stoją, siedzą. No Radio Tok FM żydowskie. Także lepsze jest Radio Tok FM Extra. Dzisiaj Pawłowicz właśnie mówiła, proszę Państwa, w Radio Maria, że 75% osób przyjezdnych tutaj w Warszawie jest i dlatego zamiast Hankę odwołać, to oni zapomnieli, co robią, bo to właściwie to Warszawa ich wcale nie interesuje, ani kultura, ani język polski. I oni tam nie mówią, że Warszawa to chamstwo, czy to, no, bo by to oni sami o sobie mówili, ale po prostu ich to nie interesuje i tak jak mieli taki słomiany zapał, przejawili w sobie, no to potem to znikło. Także nie poszli odwołać tej Hanki i ona mówi, proszę Państwa, ta Pawłowicz, że to takie troszeczkę niepoważne i że ta Polska dawna, jak ten ksiądz Rydzyk też mówi, oddana, sprzedana, nie interesuje, że ta Polska. Także uczmy się języka polskiego, pięknego. Proszę na Szwedzką jechać albo z nami mieć kontakt, proszę Państwa, bo ja przez naście lat prowadziłam teokratyczną szkołę służby kaznodziejskiej i ja Państwa po prostu pięknie nauczę mówić po polsku od dziecka. No bo jeżeli, proszę Państwa, w Muzeum Żydów, tutaj 3-5 przy Błękitnym Wieżowcu, proszę Państwa, pokazują tych Żydów z takimi wielkimi nohalami, z takimi długimi rękami. No to jaki to pozytyw, proszę Państwa? Albo jeżeli mówią tu w radiu, to kazują to i zamiast i, Biblia to Biblia, jakieś takie dźwięki, no nie za ciekawe. Dlatego, proszę Państwa, akurat właśnie wczoraj, no to był 16 października, dzisiaj 17, jutro 18 października, dostałam od Świadków Jehowy, od naszych koleżanek, bo to chodzi o to, żeby coś najnowszego mieć, prawda? Książka z USA przyszła do nas, też jest w Niemczech, Zelter, wspaniała drukarnia od nastu lat działa. Proszę Państwa, to jest książka, czego naprawdę uczy Biblia, bo nas oszukują, szatan, diabeł zwodzi. Książka napisana pięknym polskim językiem, krótkim, zwięzłym, nie za długie zdania, ale tak pięknie po polsku, że aż mnie zatkało, że ona z USA, z Anglo-Ameryki Białystok przyszła do nas gdzieś tam z daleka. No bo tutaj Saska, tu Praga Południe, no 3-milionowa Warszawa, mówię, że ciemna, dziura taka, no chamstwo, że nikt z nikim się nie zna i plują na siebie, kaszlą, breszą, kopcą i różne tam rzeczy złe dzieją się. W związku z czym, że Nirmala Devi, jak leciała nad Polską, powiedziała, a jesteśmy w jej centrum przecież Polska, a że są złe wibracje, nie? Mala Devi, Sahaja Yoga. Czasami dobrze tam na stawki 3-5 z kolei teraz się udać, to też blisko tam 3-5 za Błękitnym Wieżowcem tegoż Muzeum Żydowskiego, niedaleko jest stawki, możecie na piechotę przejść na medytację, co nie Mala Devi, staśmy. Zdaje się, że już nawet umarła, ale jej wiedza jest zapisana. Proszę Państwa, mamy przepiękną książkę, przepięknym polskim językiem napisana i takie tematy, proszę Państwa, zamiast tych tematów do rozmów, bo one będą powoli wychodziły z użycia, aczkolwiek jeszcze w szkole teokratycznej służby kaznodziejskiej są używane, no bo to są tematy ćwiczebne, tematy już Państwo znacie wszystkie, ale my tutaj mamy tak, chciałbyśmy się troszeczkę zabawić, przyjemnie poczytać, potańczyć, pośpiewać, proszę Państwa, żeby nie było nam smutno. Proszę Państwa, taki temat, rozdział pierwszy. Jaka jest prawda o Bogu? Państwo zwrócą uwagę tu na samiutkim początku, jakim pięknym językiem jest ta książka pisana. Jaka jest prawda o Bogu? No bo dużo jest oszustów i czego naprawdę, dużo sekt i katolickich i nie tylko. Czy Bóg się Tobą interesuje? Jaki On jest? Czy ma imię? Odwieczne pytania. Czy można się do Niego zbliżyć? I Państwo zobaczą, jakby to małe dziecko takie te pytania zadawało, prawda? Także my jako te małe dzieci, no i Państwo przyjrzą się. Czy zauważyłeś, jak dziecko zadaje pytania? Często zaczyna to robić, gdy tylko nauczy się mówić. Wpatruje się w Ciebie szeroko otwartymi oczami i pyta, czemu niebo jest niebieskie, dlaczego gwiazdy świecą, skąd ptaki umieją śpiewać. Taki piękny język polski,
próbujesz jakoś odpowiedzieć, ale nie zawsze jest to łatwe. Nawet najlepsza odpowiedź wywołuje następne pytanie, kolejne. A dlaczego? Nie tylko dzieci zadają pytania, dorastamy i nie przestajemy pytać. Robimy to, żeby znaleźć drogę, uniknąć niebezpieczeństwa albo po prostu zaspokoić ciekawość. Niestety, sporo ludzi czasem rezygnuje ze stawiania pytań, zwłaszcza tych najważniejszych, Państwo zobaczą, a przynajmniej nie stara się poznać na nie odpowiedzi. Pomyśl o pytaniu z okładki, albo o tych ze wstępu do książki, czy też z początku tego rozdziału. Są to najdonioślejsze pytania, jakie można sobie zadać. A jednak wielu ludzi nie szuka na nie odpowiedzi. Dlaczego? Czyżby nie było ich w Biblii? Niektórzy uważają, że zawarte w niej wyjaśnienia trudno zrozumieć. Inni z kolei wstydzą się pytać. Jeszcze inni wolą zostawić te sprawy duchownym i teologom. A ty co o tym myślisz? Także na głowę jednych te nauki, studia zwalić. A ty tylko się ich pytaj. No tak było, proszę Państwa, od czasów Egiptu, jeszcze wcześniej. Szukajcie, szukajcie nauk o duszy nieśmiertelnej, o trójcach, kult kobiety z 16 wolimi. Kto to był z 16 wolimi i piersiami? No. Diana Efeska. Zapewne chciałbyś poznać odpowiedzi na podstawowe pytania życiowe. Może nieraz się zastanawiasz, po co człowiek żyje, czy na tym życiu wszystko się kończy, jaki naprawdę jest Bóg. Jak Państwo zobaczą, jaki jest sens tego życia. Warto zadawać sobie takie pytania i, co bardzo istotne, nie rezygnować, dopóki nie zdobędzie się zadowalających, wiarygodnych odpowiedzi. Ludzie chcą takie pytania zadawać. Zadają sobie nawet sami w głowach, w umyśle, ale no nie ma komu na te pytania odpowiadać. Wstydzą się rozmawiać na ten temat. Wybitny nauczyciel Jezus Chrystus radził tak. Stale proście, a będzie wam dane. Ciągle szukajcie, a znajdziecie. Wciąż pukajcie, a będzie wam otworzone. Mateusza 7:7. No tamte wschodnie systemy komunistyczne, to tam nie było, że stale proście, tylko grabicie, kradnijcie, niszczcie. Teraz to mówili, proszę Państwa, o tej fabryce Ursus, która 16 tysięcy ludzi zatrudniła, że zniszczono wszystko. Kto to zrobił? Jeśli ciągle szukasz odpowiedzi na ważne pytania, przekonasz się, że ten wysiłek się opłaca. Przysłów 2:1-5. Bez względu na to, co mówią inni, odpowiedzi takie istnieją i możesz je znaleźć właśnie w Piśmie Świętym, w Biblii. Nie są zbyt trudne do zrozumienia, co więcej, budzą nadzieję i dodają otuchy. Poza tym pomagają już teraz prowadzić sensowne życie. Na początek zajmijmy się pytaniem, które niepokoi sporo ludzi. Mianowicie, czy Bóg jest niewrażliwy, nieczuły? Także, proszę Państwa, będziemy omawiać właśnie tę książkę, czego naprawdę uczy Biblia. Ja myślę, że ona chyba najbardziej Państwa nauczy poprawnego języka polskiego, proszę Państwa, i wychodzenia z inicjatywą, żeby coś robić w życiu swoim. Nie czekać, aż ktoś coś powie, jakiś profesor, docent, doktor, habilitowany. No bo przecież Jezus powiedział, wy wszyscy jesteście braćmi, nikogo na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest wasz ojciec, ten w niebie, a wy wszyscy jesteście braćmi, nikogo na ziemi nie nazywajcie nauczycielem itp. itp. kimś takim, kto byłby nad wami. Bo tutaj Warszawa z tym swoim, proszę Państwa, systemem autorytarnym, no to wszystko jest głupio, chytre, najmądrzejszy, chce panować. I nawet ci, którzy, proszę Państwa, przyjechali tutaj do tej Warszawy, to już też ten styl podłapali, rządzenia, panowania, salcesonizmu wszelkiego stołecznego miasta Warszawy. Bo oni nie chcą po prostu być jako ci typowi Polacy, katolicy, żebracy do mszalnej, chodowej, tacy papieskiej, rzymsko-łacińskiej, Matki Boskiej, Ostrobramskiej, swojej częstochowskiej, rzymskiej, łacińskiej, aby nie krymskiej, tylko chcą coś skombinować, wykombinować, ukraść i jeszcze się cieszą. No ten Ireczek ukradł piwo, proszę Państwa, litrowe, doszło go na targ 10%, no i tak sobie na ulicy pije, bo oni nie mają pieniędzy, a ja sobie takie piwo piję.
Także proszę Państwa, to jest efekt głupoty, no ja wiem, ale dominacji, czyli takiego, to jest styl, typ autorytarny z tego miasta Warszawy, czyli że jak ktoś czy z Wałbrzycha, czy gdzieś tam, proszę Państwa, ze Śląska przyjedzie, no to zachowuje się już tak jaki warszawiak, czyli salceson. Także nie bądźmy takimi prostakami, głupimi tymi salcesonami z tego miasta Warszawy, którzy by chcieli być najważniejsi, bo oni mają tytuły, docent, doktor, habilitacja. A w sobie nic nie mają, ani z kultury, ani z delikatności, ani z psychologii, psychologii zero, ani obycia, ani, no nic, nic, nic. To, co jest potrzebne tu i teraz, to, co jest nam w życiu potrzebne, a nie, że gdzieś tam odłożone, przełożone, zapisane, sprawdzić. Po co to komu I Ameryka, proszę Państwa, proszę nie mówić Ameryka, Ameryka, Ameryka. Ameryka jest taka, że po prostu od dziecka ludzie już tak myślą, tak żyją, dużo wszystko wiedzą, proszę Państwa. Pamiętam kiedyś te pierwsze lekcje języka angielskiego, kiedy Tomasz Rak, bo to chyba też jeden z najlepszych nauczycieli w mojej edukacji języka angielskiego, znam 17 języków, to mówił tak na pierwszej lekcji: kochani, będziecie, możecie, mówicie pięknie po angielsku. Nie ma tak, że tam na 10-15 lekcji się skupimy bardziej, a teraz ta zabawa, proszę Państwa, to jest taka zwykła ludzka koncentracja, żeby nic innego na mnie nie przeszkadzało. No, czyli nawet taka praca powinna być też formą zabawy. Wszelka książka, wszelkie książki, psychologia pracy mówi, że praca powinna dawać radość i zadowolenie, a nie, że to ma być jakieś cierpiętnictwo.